Dzisiejszy protest to już jest w sumie bliski, nie wiem, 30 chyba, jak mnie pamięć nie myli. A drugi Wielki Śląski to jest, tak? Pierwszy Wielki Śląski był 31 marca ubiegłego roku. On się wówczas toczył, można powiedzieć, w zupełnie innej otoczce społeczno-politycznej. My zakładamy, że te rozmowy będą podjęte niezwłocznie, a zaraz przejdę do tego tematu. Mało tego, my również nie ukrywamy, że chcemy, żeby spółka CPK w niezwłocznym trybie złożyła wniosek w trybie administracyjnym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wycofujący wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To będzie pierwszy punkt, który wskaże dobrą wolę. Podstawowe zadanie nasze po 15 października uznajemy, że powinniśmy usiąść do stołu. A nowa władza szybko nie chce siadać z nami do stołu, bo uznajemy, że ustawa Lex Knebel, ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego z 2022 roku oraz ustawa o CPK musi zostać zweryfikowana. Te dwie pierwsze do kosza, dlatego że one naruszają system konstytucyjny w naszym kraju. Trzeba walczyć o swoje, nie możemy się dać tej chorej inwestycji, a drugą rzeczą jest to po to pokazane, że to nie dotyczy tylko wyburzenia domów, dotyczy to również dzieci, które niestety tym faktem żyją, że ma być zbudowana kolej szybkiej prędkości, od nich życie również się zmieni. Jeżeli nas nie wyburzą, to będzie nam to jeździło pod oknami. Zgromadziliśmy się tutaj z całej Polski, bo inwestycje mogą nazywać się inaczej, mogą inaczej wyglądać, w innych miejscach kraju mogą być. Natomiast niepokój i krzywda, która dotknęłaby ludzi takimi inwestycjami, jest zawsze jedna i to nas jednoczy, to nas łączy. Paradoksalnie coś, co miało nas podzielić, gromadzi nas tutaj w tym miejscu i łączy. Jestem aktywnym rolnikiem ekologicznym i porzuciłam korporację na rzecz ziemi, więc to jest moje obecne miejsce pracy. Mi nie zależy na tym, żeby mieć dobre jedzenie, dobrą żywność. Obecny rząd prowadzi taki rzeczywisty, uczciwy audyt zarówno inwestycji CPK, jak i wszystkich inwestycji towarzyszących. Od tych kilku tygodni właściwie, od kiedy jest nowy rząd, jest nowy pełnomocnik do spraw CPK, pan minister Lasek, zarówno ja, jak i obecni tutaj parlamentarzyści przekazują ministrowi informacje na temat tego, jakie jest państwa nastawienie do tego projektu. Pokazują, jaka była historia tych udawanych konsultacji, gdzie to przedstawiciele CPK mówili, gdzie minister mówił, ale nikt nie wysłuchiwał głosów samorządowców i nikt nie wysłuchiwał głosu mieszkańców. Te czasy się skończyły. Dzisiaj w mojej osobie, mimo że na co dzień mieszkam w Kobiurze, zyskujecie kolejną szablę w walce i kolejnego śląskiego posła, który wspiera was i również postawę pana burmistrza i obiecuję, że po pierwsze poruszę temat na zespole, który powstał, zespół parlamentarny w Warszawie do spraw CPK. Osobiście zadbam o to, żeby temat Mikołowa pojawił się na zespole. Nie tylko Mikołowa, ale dzisiaj mówię do mieszkańców Mikołowa głównie, chociaż również pewnie i nie tylko, pewnie i nie tylko. I z przyjemnością przygotuję również interpelację poselską, którą skieruję do ministerstwa, żeby wesprzeć państwa, ale również moich kolegów i koleżanki parlamentarzystów.